Miałem okazję w jednym z kazań wspomnieć Wam na temat takiej rzeczy, że ważne jest, gdzie przebywamy. Chciałbym dzisiaj nieco głębiej na ten, na ten temat spojrzeć. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny temat, szczególnie w XXI wieku, kiedy też każdy z nas gdzieś przebywa i kimś jest. A więc powinniśmy zadać sobie pytanie. Czy to ma znaczenie, a jeśli tak, jak du, duże? Gdzie stoimy? Pod kim się podpisujemy? Jak postępujemy? I czy nasza de, de, decyzja, aby być w jakimś miejscu, ma swoje znaczenie duchowe, czy też nie? Chcę, zresztą to chyba nie jest żadna tajemnica, myślę, że każdy z nas może o tym wiedzieć, że Pismo Święte mówi o tym, że wszystko ma swoje miejsce i czas. Nie ma rzeczy, które dzie 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 dzieją się chaotycznie. One mogą tak pozornie wy wyglądać, ale Pan Bóg na wszystko przewidział prze czas i miejsce. Oczywiście nie wszystko jest nam po pokazane. Na przykład dzień przyjścia Je Jezusa jest zapowiedziany, ale jego dokładny czas jest nam nie jest nieodkodowany. Musimy czekać na, na moment, kiedy Bóg uzna, że jest to już właściwa chwila, byśmy to poznali. To nie oznacza, że ten dzień nie jest przygotowany i nie jest zapanowany. Jest. Tak samo też oczywiście jest z innymi rzeczami, o których Pan Bóg mu mówi. Nasze ży życie, nasze miejsce wejścia w ten świat, nasze miejsce na tym świecie i nasze miejsce wyjścia z tego świata. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale wszystko to jest... Przemyślane przez Pana Boga. Pan Bóg ma jakiś konkretny plan. Wie, kiedy się zjawimy, wie, wie, jak będziemy żyć, wie, jak byśmy mogli żyć, albo inaczej wie, jakby chciałbyśmy żyli, i wreszcie wie, co chcielibyśmy, co chciałby, żebyśmy my w tym życiu zrobili, i na końcu jak to życie zamknęli. Pan Bóg jest jako jedyny poza czasem, oczywiście. On jest nazywany Bogiem przedwiecznym, alfą i omegą, początkiem i końcem, wiekuistym. On sam z siebie jest ponad czasem. Mieszka na tronie, który jest ponad wszystkim, ponad przestrzenią i ponad czasem. Ale, ale wszystko to, co dzieje się, jest w jakiś sposób zamknięte w, cza w czasie i ma swoje miejsce. Nawet jeżeli nie, nie do końca ten czas i to miejsce rozumiemy, bo jak wiecie, we wszechświecie czas i przestrzeń jest zakrzywiona. A jednak Pan Bóg ma czas. Ma czas dla każdego z nas. W liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale i w szesnastym wierszu czytamy słowa, które są na temat właśnie tego naszego czasu. Który, co pada nam, nie odbiera wolnej woli, ale pokazuje, że Pan Bóg ma plan. Hebrajczyków 4:16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zwróćcie uwagę, że ten krótki tekst pokazuje na dwie rzeczy. Przystąpmy tedy z ufną odwagą. Przystąpić to oznacza zrobić krok, czyli przemieścić się, zrobić krok, tak? Po drugie, jest napisane, aby to uczynić w stosownej porze, co oznacza, że można być w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie, albo zrobić krok w nieodpowiednim cza czasie. Nawet nie chcę mówić o tym, ile pismo święte mówi o tym, że można zrobić rzeczy do dobre w nieodpowiednim cza czasie. Kiedy jest napisane, że będą kiedyś chodzić od morza do morza i szukać Pana Boga szukać słowa, a to słowo będzie już niedostępne. To jest dokładnie tego przykład. Szukali słowa, ale nie wtedy, kiedy było ono dostępne. I objawienie 10 rozdział, 8 i 9 wiersz. Co prawda zwykle czytamy to w kontekście roku 1844, ale chciałbym dzisiaj odnieść to do nieco innego kontekstu. Objawienie 10, 8. Wiersz. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do, do mnie tak odezwał. Idź, weź księgę otwartą, która, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na, na, na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. Zwróćcie uwagę. To jest mo moment, kiedy yy, ma się ro rodzić według proprostwa nowoczesny, przygotowany na czasy końca ruch. Które ma nieść Bożą Prawdę temu światu, tak? I kiedy zjawia się, jest napisane, że ten ruch, ci ludzie są gotowi zrobić pewną rzecz. Tak samo jak Jan. Idź, tak? Idź i weź to, co jest dla ciebie przygotowane. Nastał czas. Idź i weź i zrób to. A więc każdy ma swoje miejsce i swój, swój czas. I w tym czasie który jest przeznaczony ma się znaleźć w odpowiednim miejscu. Innymi słowy to miejsce to jest okręg, który Pan Bóg przeznaczył tobie i mnie. A w związku z tym, jeżeli będziesz w tym mie miejscu w danym czasie, to Bóg zapewnia ci możliwość wykonania jego woli, to jest pierwsza rzecz, a po drugie zapewnia ci pewne poczucie bezpieczeństwa, ochronę Popatrzmy teraz na inne przykłady z pisma świętego, które pokazują, jak ważne jest to, żeby być we właściwym miejscu i właściwym czasie. Popatrzmy na Adama i Ewę. Czy Adam i Ewa mieli swoją strefę bez, bez, bezpieczeństwa? Oczywiście. Jest na, napisane, że cały ogród, który Bóg stwor, stwor, stworzył, stworzył dla nich, tak? A więc cały ogród był dla nich miejscem, w którym mogli żyć to było ich miejsce, dla nich przeznaczone. I to było mie miejsce ich bezpieczeństwa. Czas na początku nieokreślony, nieograniczony. Mieli cały czas w, hi w historii. Było jednak jedno miejsce, które było miejscem niebezpiecznym. Jakie? Jest napisane, że było to drzewo: drzewo poznania dobrego. I złe, złego. Zwróćcie uwagę, że kiedy jest napisane, że z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, Piesza Majorzyściowa 2,16, to jest to tak naprawdę zaproszenie do, do tego, żeby nie tylko jeść, ale żeby interesować się tymi drzewami, żeby na nie patrzeć, żeby do nich podchodzić, tak? Ale kiedy czy, czy, czytamy, co było napisane o tym drugim drze, drzewie, to czytamy, żeby, że, żeby co? Z niego jeść nie będziesz. A więc nie będziesz do niego podchodzić. Nie będziesz się nim interesować. Nie będziesz w nim szukać. Tak? Pytanie: jak istniał ogród? Jak działał ten ogród, ten, w którym żyły na, na początku Adam i Ewa? Czy był to zwykły ogród, czy też ogród szczególny? No, szczegółów nie znamy, ale pewne ślady jednak możemy z pisma się tego wyciągnąć. Otóż możemy przypuszczać, że był to ogród niezwykłej symbiozy. Czyli związków między wszystkimi roślinami, zwierzętami, aż po samego człowieka, który był koroną stworzenia. A więc żadna roślina, żadne zwierzę, żaden owad nie istniał tylko i wyłącznie dla siebie, ale istniał po to, żeby służyć też innemu. Dzisiaj ma, mamy ślad tego w naturze. Też jest coś, co nazywamy sy, symbiozą. Jest związek mi, między poszczególnymi roślinami, między zwierzętami, między insektami, które w jakiś sposób pom pomagają sobie na, na, nawzajem i się łączą, tak? Ten związek musiał być tam niezwykle si, silny. W Księdze Zajasza, w, w, w 11 rozdziale i tam szóstym po dziewiątym wierszu czytamy opis tego, co będzie na końcu, że y, lew będzie współ, wspólnie z jagnięciem, że żmija B będzie w jamie, dziecko włoży do niej rękę, nic się nie stanie i że wszystkie zwierzęta będą służyć człowiekowi. A więc symbioza, związek, tak? I dalej jest napisane, Ziemia będzie pełna poznania, pisze Izajasz. A więc to poznanie, które było wtedy w ogrodzie od Eden pełne, oznaczało, że wszystkie rośliny i zwierzęta były z sobą w jakiś sposób zjednoczone przez życie. Ale drzewo, które było na środku ogrodu, drzewo poznania dobrego i złego, musiało być inne. Dla, dlatego, że Pan, Pan Bóg nie stworzył tego drzewa dla Adama i dla Ewy. Stworzył je w innym celu. Stworzył je dla kogoś, kto chciał to drzewo mieć dla siebie jako bramę dostępu do Adama i do Ewy i do, do tego świata. Szatan, który otrzymał to, to, to drzewo według swojej własnej uzurpacji i żądania, miał go uży używać. Używać właśnie po to, żeby zdobyć za zaufanie Adama i e Ewy. Czy to drzewo żyło w symbiozie z innymi? Tego nie wiemy. Ale mamy pe, pewne wskazówki, które pokazują na to, że jest to raczej niemożliwe. Zwróćcie uwagę, że Pismo Święte jest pe, pełne tak zwanych dy, dychotomii, przeciwieństw. Mamy na, napisane na przykład, że e, e, list Jakuba, trzeci ro, ro, rozdział i tam wiersz 11 i 12. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i go, go, gorzką? Czy drzewo fi, figowe, bracia moi może rodzić oliwki albo winna latarość fi, figi, tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wo, wo, wody. Woda słona i woda słodka, dwa przeciwieństwa. To nie może wychodzić z jednego źródła. Czytamy też w, w liście Jakuba 4,4. Ten świat jest nie. Połączony z Bogiem. Wi wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem nie przyjacielem, bo 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 Boga, tak? I wreszcie Ewangelia Jana 14,30, czytamy o tym, że Jezus nie miał nic wspólnego z władcą tego świata, 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 świata. Nic. A więc nie ma związku między tym, co pochodzi od Boga, a tym, co niestety przez grzech pochodzi od szatana. Jest to całkowite prze, przeciwieństwo. Z konieczności żyjemy na świecie, gdzie te dwie sfery żyją łącznie. Ale ten świat, jak jest napisane, ma swojego władcę. Niestety, przy, przynajmniej tego, który sam sobie do, do tego świata prawo uzurpuje. Więc skoro nie było niczego współ, wspól, wspól, wspólnego w tych fragmentach, to pytanie, czy w ogrodzie mogło być coś wspólnego między tym drzewem, które stało na, na środku, a tymi, kto, które stały gdzie indziej. Drzewo poznania i, i do, dobrego i złe, złe, złego było takie jak jego właściciel. Egoistyczne, samolubne, nastawione tylko na to, żeby brać. Czy mogło innym służyć, tak jak inne drzewa tego ogrodu? Mogło. Ale ponieważ było takie jak... Jego właściciel był nastawione tylko i wyłącznie na swoje własne ko ko korzyści. A więc, jaki byłby tego skut skut skutek? Otóż taki, że musiała istnieć pewna niewidzialna granica wokół drzewa poznania dobrego i złe złego. Granica, której nie powinny przekraczać wszystkie stwor stworzenia. Nie powinny. Tak? Tak możemy przypuszczać, przy, 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 bo skoro człowiek miał nie podchodzić, tak? nie interesować się, nie patrzeć, nie szukać y, 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 owoców, bo to było wszystko oddzielone od jego świata, to tak też i cała re, 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 reszta przez posłuszeństwo. Nie mam wątpliwości, że drzewo było piękne i że owoce były atrakcyjne. Ale też nie mam wątpliwości, że przez pe, pe, pewien czas ani człowiek, ani inne części stworzenia tej gran, 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 granicy nie przekraczały. Aż pe, pewnego dnia, jak czy, 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 czytamy, Ewa, przez przypadek podeszła za blisko. Odeszła od swojego me, męża, była sama i zobaczyła, że to drzewo jest obok. I ciekawość przeważyła. Spojrzała na, na, na to drzewo, i pomyślała sobie, nam na to drzewo nie wolno za bardzo pa, patrzeć, bo to jest niebezpieczne. Ciekawe, czy się różni od tych drzew, które ma, ma, mamy. Co jest w nim takiego złe, złego? Złe, złe. I zaczęła patrzeć z ciekawości, jak to drzewo wygląda. Takiej szansy Szatan nie mógł przepuścić. Piękne lśniące owoce. Jeszcze pięknie ukazane w, tej, w tej, 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 tej chwili, plus jeszcze to, co zrobił Szatan, jak wie, wiecie, wcielił się w węża, i nagle okazało się, że na tym drzewie coś się dzieje, jest jakieś życie. Bóg po, powiedział, że jak zjesz owoc z tego drzewa, to umrzesz. To życie, jest, to drzewo jest śmiercią. Ale jeżeli spojrzysz na, na, na to i zobaczysz co, coś innego, to pytanie, kto ma rację? A na tym drzewie były piękne owoce i piękny wąż. Chciałbym teraz przeczytać pe pe pewien cytat z książki Patrizzachowej i prorocy. Gdy Ewa, lekceważąc Boże polecenie dotyczące zakazanego drze drzewa ruszyłaby podejść bliżej, wystawiła się na kontakt z Bożym wrogiem. Gdy tylko udało się rozbudzić jej ciekawość, szatan przystąpił do ataku na Boże słowo, wpajając brak zaufania jego mądrości i jego dobroci. Jedno spojrzenie dłuższe sprawiło, że Ewa niestety nawiązała kontakt z tym, który tylko na to czekał. Zobaczcie, jakie to ma konotacje na Nasze dzisiejsze ży życie. My się czujemy generalnie bardzo be bezpiecznie na tym świecie. No, może nie bardzo, ale w miarę, tak? I zawsze nam się wydaje, że sami możemy ocenić, co jest dobre, a co jest złe. Na co nam wolno patrzeć, na co nam nie wolno patrzeć. Albo generalnie sami jesteśmy w stanie ocenić, co jest do przyjęcia, a co jest nie do przyjęcia. Prawda jednak jest taka, że kiedy Ewa spojrzała i zrobiła krok. Kiedy przekroczyła tę niewidzialną gra, 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 granicę, miejsce, przed którym ją ostrzegał Bóg i mu, mu, mówił: Nie wchodź tam, bo jak tam wejdziesz, będzie zdana tylko i wyłącznie na swoje własne siły. Ja ci wtedy nie pomogę. Ewa dokładnie to uczyniła. Zdała się na swoje własne siły, a kiedy to się sta, stało, była już bezbronna. Pamiętajcie, że na, naszym wrogiem jest ten, który zwiódł jedną trze, 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 trzecią aniołów, które są, które są od nas doskonalsi, w niebie, które jest mie, miejscem doskonałym. A jednak ich zwiódł. A więc, jaki problem zwieść inteligentnego, mądrego człowieka? A więc, widać, że kwestia tego, czy jesteśmy we właściwym miejscu, czy też nie, ma swoje głębokie znaczenie. W przypadku Ewy i Adama było to konkretne miejsce. Bóg powiedział: Nie wchodźcie tam. Nie patrzcie tam, żeby was przypadkiem wasza ciekawość nie zwiodła. Nie wystarczyło. Jakie były konsekwencje? Jak wiecie, konsekwencje były te, te, takie, że w końcu Adam, Ewa i wszyscy musieli przyjąć grzech i śmierć. Zrzucili winę jeden na, na dru, drugiego, a potem tak naprawdę na Pana Boga. I mówili, to nie ja jestem winny, to ty jesteś wi, winny. Tak się jednak składa, że Pan Bóg przez Salamona dał nam w tym miejscu bardzo ciekawe ostrzeżenie. W przypowieści Salamona, XIX rozdział i trzeci wiersz. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego se serce wybucha gniewem na pana. Kiedy się pojawia gniew? Wtedy, kiedy człowiek się da sprowadzić na, na manowce. Zwróćcie uwagę, że Salomon używa języka geograficznego, a więc mówi o ruchu, o przejściu, tak? Czy ono jest fizyczne, czy też jest tylko i wyłącznie psychiczne, to jednak jest. Człowiek dokonuje pewnego postanowienia i robi krok. A potem jest gniew. A dlaczego mi to uczyniłeś? A przecież sam człowiek wcześniej nie uszanował głosu Pana Boga i wyszedł poza granice bezpieczeństwa. Widzicie, jest... Yy... Wiele ba, ba, bardzo miejsc, gdzie to znaczenie e, przebywania we właściwym mie, mie, miejscu jest naprawdę nie, niezwykłe. Tak się sta, stało, że kiedy Ewa i Adam symbolicznie weszli do tego okręgu zła, to wszystko się dokładnie za, zamieniło. Przedtem Ogród Eden i cała ziemia były w rękach Pana Boga i były własnością czyją? Adama i Ewy, bo Bóg im to dał. Oczywiście, Ogród Eden dla, dla, dla Adama ziemia cała była da, da, dana ich potomnym. Po, po Ale kiedy weszli do tego miejsca w środku, Ewa fi, fizycznie, Adam duchowo stało się tak, że to ten okręg wo, wokół drze, drzewa zapełnił całą ziemię, a miejsce, gdzie, był, gdzie, gdzie, gdzie było to poświęcenie ten ogród. Cała ziemia skurczyła się do ogrodu Eden, w którym Pan Bóg postawił aniołów nie pozwalających nikomu już do niego więcej wejść. A więc stało się tak, że wszystko się dokładnie za, za, zamieniło. I tak często jest też w naszym życiu, że dopóki nie zrobimy tego krok, kro, kroku, wokół nas jest dobrze i bezpiecznie. Są dobre okoliczności. I widać, że Pan Bóg jest. Ale kiedy się ten krok rozrobi, zro, zro, świat wokół nas się robi niebezpieczny i zły. I nie widać nic do, 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 do dobrego. Ciężko jest znaleźć wyjście z sytuacji. I teraz pomyślcie, skoro Adam i Ewa znalazli się wewnątrz tego okręgu, i od tej pory Ziemia w całości była wewnątrz tego okręgu, to pytanie, czy powinni myśleć o tym, gdzie są wewnątrz tego okręgu, skoro od tego zależy ich. Ży życie. Są na ziemi wroga. To już nie jest ich ziemia. To jest ziemia, którą zamieszkuje i prowadzi ktoś inny, ktoś znacznie potężniejszy niż oni. Przy, przykładów, jak ważne jest to, gdzie jesteśmy, jest znacznie więcej. Posłuchajcie kilku z nich. Kiedy Izraelici byli na, na pustyni, Pan Bóg im nie pozwolił na to, żeby chodzili tam, gdzie chcą. Kto ich pro, pro, prowadził na, na pustyni? Apostoł pa, Paweł mówi: Chrystus, w jakiej po, po, postaci? W postaci obłoku. Jak obłok osiadał na, na, na dole, to trzeba było czekać. Jak obok się podnosił, trzeba, trzeba było wyjść. Pan Bóg wiedział, a oni słuchali, tak? Przykładów jest wie, więcej. Zobaczcie na El, Eliasza. Mówiłem o nim ostatnio nieco wie, więcej. Ale Eliasz żył w ukryciu. Pan Bóg go zaprowadził na miejsce i po, po, powiedział: żyj tutaj, bo w tym miejscu będziesz bezpieczny. Ja Cię będę kształcił wśród górgi Gileadu. Ja cię będę prowadził. Nie będziesz dotknięty tym, co dzieje się na, na, na świecie, upadkiem obyczajów. Będziesz mógł do, 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 dostąpić do Bożego pro, 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 prowadzenia. I co się stało? Eliasz został przygotowany do wykonania szczególnego dzie, 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 dzieła do powołania narodu Izraela do, do tego, aby się wreszcie określili, kim są. Tak? I był w, w, w ukryciu wtedy, kiedy. Był w górach Gileadu, nad potokiem Kerit, u wdowy w Sarepcie Sa Sa wszędzie był w miejscu, do którego go słał sam Bóg i w tym tkwi tajemnica jego skuteczności, jego siły, jego odwagi tego, że nie bał się stanąć kilkakrotnie przed samym kró królem i mu po 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 powiedzieć to, co mu daje Bóg. Inny przy, przykład: Piesza króle królewska, trzynasty ro, ro, rozdział, i tam od pierwszego wiersza jest opis e, pewnego proroka z Judy, który został wysłany do Izraela, aby upomnieć upadłego kru, króla Jeroboama. Pro, prorok jest bardzo wie, wierny temu, co daje mu, mu Bóg. Bóg mówi: Wstań i idź, ogłoś to, co masz ogłosić. Z nikim nie, nie rozmawiaj, nikomu się nie kłaniaj, nie odpowiadaj, tylko wróć. Pro, prorok w drodze powrotnej nie posłuchał. Uwierzył, że Bóg wysłał do niego innego pro, proroka i dał się zaprowadzić na bok. Konsekwencje by, były stra, straszne. Poniosł śmierć, a zwierzęta, które były świadkami albo wy, wykonawcami tej śmierci, stały jako świadkowie jego niewierności. Lew i osioł. Lew, wykonawca wyroku, wy osioł, symbol głupoty. Zobaczcie na inny przykład. Zobaczcie, jak było z, Je, z, Je, z, Je, z Jeremiaszem. Ten miał głosić słowo, słowo upamiętania wtedy, kiedy już prawie nie było szansy ratunku dla Izraela. Miał straszne po, po, poselstwo. Na pewnym etapie Bóg po, po, powiedział mów do Izraela, wyjdźcie i poddajcie się wa, wa, wa waszym wrogom. Oni powinni przejąć nad wami władzę. To jest... Na, na zachęcanie kogoś do ja, jawnego podania się komuś innemu. No, wiecie, straszna rzecz. A jednak Pan Bóg wie, wiedział, że to jest jedy, jedy, jedyne wyjście z sytuacji. Jeremiasz był za, za, za to zamykany w więzieniu. Działy się różne straszne rzeczy w jego życiu. Omal tego swoim życiem nie przypłacił. Ale jest przykład ko kogoś, kto robił dokładnie to samo, co, co on. A jednak popełnił błąd. Księga Jeremiasza, 26 rozdział, i tam odwiesza dwu, 20. A był również mąż, który prorokował w imieniu pa, pana Uriasz, syn Semajasza z Kiriat jearim Ten prorokował o tym mieście i o tej ziemi dokładnie to samo, co Jeremiasz. A gdy jego słowa usłyszał król Joakim i wszyscy jego ry rycerze i wszyscy książęta, król usiłował go zabić lecz gdy uriasz dowiedział się o tym zlągł się zbiegł i przybył do Egiptu jego błąd polegał na na tym że posłuchał bardziej swojego rozumu niż Boga jego miejsce by było tam gdzie Izrael miał ogłaszać to co dał Bóg to było jego poselstwo tam był bezpieczny chociaż w nienawiści tak jak J Jeremiasz Wtedy król Joakim posłał do Egiptu me me mężów, Elnatana, syna Achbora i z nimi ludzi. Ci sprowadzili Uriasza z Egiptu i przywiedli go do króla Joakima, a ten kazał go zabić mie mieczem i wrzucić jego zwłoki do grobów ludu pospolitego, nie do grobu pro 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 proroków. Lecz Jeremiasza osłaniał Achikam. Jeremiasz przeżył. Jaki był błąd? Taki, że Uriasz się przestraszył i uznał, że Jero Jerozolima jest miejscem niebezpiecznym. Lepiej będzie w Egipcie. A co się okazało? Przekroczył mur, a kiedy przekroczył mur, zdał się tylko i wyłącznie na swoją własną inteligencję. O Jezusie już mówić nie będę. Sami wiecie o tym, że do końca nie znano je, Jego miejsca ukrycia. Trzeba było judasza, żeby wiedzieć, że się ukrywa w prostym mie miejscu na górze oliwnej. Nikt nie wiedział, co, co się z nim dzieje. Kiedy kończy ogłoszenie e, w świą, świą, świątyni, znikał. Tak? I wszyscy ci, którzy mie mieli go szpiegować, nagle stawali w środku ulicy i nie wiedzieli, gdzie, gdzie jest Chrystus. A Chrystus był bezpieczny, bo był tam, gdzie go, gdzie go posyłał ojciec. Potem jest hi historia, kiedy yy, miał iść, aby wzbudzić z martych łazarza. I też jego uczniowie mu mówią: nie iść tam, bo będziesz, tam cię chcieli za, zabić. A on mówi: Dopóki jest dzień, nic mi się nie, 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 nie stanie. Mogę tam spokojnie iść. Podobna jest też historia, jeżeli chodzi o. Pawła dzieje apostolskie osiemnasty rozdział i tam dziewiąty i jedenasty wiersz. W nocy Pan przemówił do pa Pawła w widzeniu: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie tarnie się na, na ciebie, aby cię skrzy skrzywdzić, dlatego że wielu ludu mam, wielu ludu mam w tym mieście. Wiele ludu mam w tym mieście nie bój się możesz tutaj przebywać a więc to miejsce w którym jesteś jest miejscem odpowiednim Ale czytamy coś co się stało półtora roku później wiesz 12 dwu, A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem Mówiąc człowiek ten namawia ludzi aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem i jak czytamy tę historię da dalej, apostoł pa Paweł pozostał jeszcze tro tro trochę w tym miejscu, ale już nie głosił otwarcie Ewangelii. Czas głoszenia w tym miejscu już się wtedy za zakończył, bo widać, na tym etapie nie było już więcej osób, które by mogły przyjąć Ewangelię w otwarty spo spo sposób. Historii, które pokazują też, jak ważne jest posłuszeństwo Panu Bogu. Kwestii tego, gdzie jesteśmy i kie, kiedy jest mnóstwo. Wesley, który chodził po całej Anglii głosząc Ewangelię, i są opisy tego, jak go chcia, chciano za, z, zabić, po, pobić, i zawsze jak, jakaś ręka, nie wiadomo skąd się z nas znalazła, znalazła, żeby go ochronić. Dla, dlaczego? Bo był tam, gdzie go posłał Bóg. I wiele innych, słuchajcie hi, his, historii. Na przykład, na przykład pewien pa, pastor, to historia autentyczna, który po II wojnie światowej chciał głosić Ewangelię w pewnej wsi na wschodzie Polski. I mężczyźni z tej wsi mu orzekli, że jeżeli przyjdzie jeszcze raz do, do tej wsi, do pewnej osoby, to go po prostu zamordują. Za I modlił się do, do Pana Boga o to, co ma zrobić i gdzie ma przebywać. Modlił się i prosił, a Bóg mu powiedział wyraźnie: Masz tam pójść i masz mi zaufać. Za i potem opowiadał, jak szedł do tej miejscowości. I widział, że ponieważ chodził co tydzień o tej samej porze po, po, tych mężczyzn zebranych i czekających na, 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 na niego na granicy tej wsi. I zbliżał się do, 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 do nich, myśląc sobie, to już jest mój koniec. Po czym nagle na jego oczach ci, ci, ci ludzie się bardzo zdziwili, popatrzyli po, po sobie i się rozeszli. Dowiedział się dopiero po jakimś czasie, że od kogoś innego, właściwie usłyszał py, 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 pytanie, skąd ma takie zna, znajomość? Jak to się sta, stało, że szedł z nim do dowódca lokalnego oddziału AK? A on nikogo takiego nie znał. Bóg wysłał Anioła po to, żeby, żeby mu dać ochronę, dlatego że był tam, gdzie go posyłał Bóg. Czemu o tym wszystkim mu, mówię? Zbliżając do, do końca, ważne jest to dla, dla dlatego, że wiecie, nasza historia jako ludu Bożego, bo, 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 tych, którzy przeszli wraz z Bożym Proctwem, to historia ludzi, którzy są Bogu posłuszni, którzy nie chodzą tam, gdzie chcą, ale chodzą tam, gdzie chce Bóg. Którzy nie, nie słuchają swojej własnej woli, wo, 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 a nawet zdrowego rozsądku, ale słuchają Pana Boga. Objawienie 14.4 podaje: Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, z innymi upadłymi ko kościołami, są bowiem czyści i dalej podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Oczywiście nie możemy iść za barankiem fizycznie, bo on jest w niebie. Nie ma już na, na ziemi ogrodu Eden. Nie ma takiej mo możliwości. Duchowo jednak możemy za Nim po, po, podążać, i być tam duchowo, gdzie jest On, a gdzie jest teraz Chrystus świątyni. W miejscu Najświętszym. Tam też powinniśmy być duchowo my. A jeżeli chodzi o kwestie fizyczne, powinniśmy być dokładnie tam, gdzie Bóg mu mówi, to jest Twoje miejsce. Mam dla Ciebie zadanie. W tym miejscu masz je wykonać, i dopóki będziesz w tym miejscu, dopóty ja z Tobą be, będę, będę Ci błogosławił i cię będę ochraniał. Czytamy te, takie słowa w książce Wydarzenia Czasów Końca. Pan pokazał mi wielokrotnie, że niezgodne jest z Biblią robienie jakichkolwiek zapasów dla zaspokojenia naszych fizycznych potrzeb na czas ucisku. Widziałam, że nawet jeśli świę, święci w tym czasie będą mieli żywność zgromadzoną w spiżarniach, zostanie im ona odebrana przez okrutne ręce. Nasz zdrowy rozsądek na czasy ucisku, które ma, mają nadejść, na, na będzie tak naprawdę żadnym do, doradcą. Naszym głównym poselstwem będzie to, aby iść tam, gdzie nas posyła Bóg, bez względu na to, czy to jest niebezpieczne, czy też jest bezpieczne. Bo przecież tam nas posyła Bóg. Więc to nie miejsce jest jako takie z naszego punktu widzenia najważniejsze, tylko miejsce, gdzie nas posyła Bóg. To jest najważniejsze. Jak będzie podczas wylania du Ducha Świętego? Pozwólcie, że tylko przeczytam pe pewien fra fragment. Ewangelia Mateusza, 10 ro rozdział i 23 wiersz z dłuższego pasaża, który, pasażu, który mówi na temat właśnie końca historii. Mateusza 10, 23. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do dru drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Pytanie, skąd lud Bo, Bo, Boży Boże podczas wylania Ducha Świętego będzie wiedział, że w danej miejscowości już nie ma ani jednej osoby, która przyjmie Bożą Ewangelię? Nie wiemy tego, tak? Nie będzie żadnego obłoku, który się podniesie do, do, do góry, ale może Pan Bóg użyje tej metody, której użył w przypadku apostoła Pawła. Jaka to była me metoda? Kiedy się skończyło jego dzie dzie dzieło tam, gdzie, gdzie coś co, 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 co się stało? Przyszły przesiadowania. Czyli Pan Bóg pozwolił, żeby częściowo zmusiły go one do odejścia do innego miejsca. Może będzie też i tak w tym, w tym mie mie miejscu. Jedno wiemy na pewno, że to spraw sprawi, że Ewangelia będzie szybko i sk sk skutecznie za zaniesiona. Natomiast podczas samego ucisku, kończąc podczas samego ucisku, mamy zapewnienie, że jeżeli będziemy wierni woli Pana Boga, to nic nam się nie, nie stanie. Psalm, Psalm 91 mówi bardzo dużo na temat kwestii tego, gdzie jesteśmy. To mieszka pod osłoną najwyższego, czyli przebywa nie tam, gdzie chce, tylko tam, gdzie jest na, na, najwyższy. Kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko mo, moja i twier, twier, twierdzo moja. I jest napisane, on wybawić się z siedła ptasznika i od zgubnej zarazy. Za, za I dalej, nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za, za, za dnia, ani zarazy, ani moru. Żadnej z tych rzeczy, które przyjdą na świat, który będzie wokół ciebie. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Choćby to było bardzo blisko, fizycznie blisko, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, ujrzysz na własne oczy, czyli to będzie jednak blisko, tak? I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. I dalej nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Tw tw Następny dom może być plagą to, to, to tknięty. Twój, jeżeli będziesz mieszkał pod osłoną naj najwyższego, zgodnie z jego wolą, twój namiot będzie nietknięty. I wreszcie kulminacja tego, gdzie powinniśmy być. Biblia mówi o tym, że wszystko będzie się koń, koń, kończyło czymś, co nazywa się wielkim zwiedzeniem. Co to, to jest wielkie zwiedzenie? Tak jak ma być Boży kościół ostatków, tak ma być też i przeciwnik tego Bożego ko, ko, kościoła. Tak jak ma, ma, ma być czas ucisku i oczyszczenia dla Bożego ko, ko, kościoła, tak też ma być czas ucisku pozornie i oczyszczenia dla nie Bożego Kościoła. I wreszcie tak jak ma być Mesjasz, który ma, ma, ma przyjść dla tego Bożego Kościoła, taki ma przyjść Mesjasz niestety fałszywy. Czy ważne jest, gdzie będziemy wtedy, wtedy, wtedy przebywać? Jest napisane, że lud bo Boży będzie podczas tego jakiego ucisku już daleko od ziemi. W tym sensie, że będzie musiał uciec z miast i z miejscowości i być. W, w najbardziej odludnych miejscach tego świata. Jakby odłączony już od tej Ziemi, czekający na przyjście nowego królestwa. I y, czytamy o tym, że to właśnie wtedy ma się stać to y, największa próba prób, 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 zwiedzenia. Wtedy bo, bo bowiem nastanie wiel, wiel, wielki ucisk, to jest Mateusza 24. Dwudziesty pierwszy pie, pies, wiersz i potem czy, czytamy tak. Gdyby wam wtedy kto po, po, powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam nie wierzcie. I dalej, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Tak? Choćbyście byli świadkami, wasze oczy, wasze uszy. Zobaczyły, usłyszały. Nie ma, że, nie ma, że wyglądający wiarygodnie dowód tego, że to już jest Mesjasz, że czas ucisku już jest skończony, że już jest łatwiej. Chrystus mu, mu, mówi, nie wierzcie i nie słuchajcie. I uwaga, nie zróbcie kroku. Nie wyjdźcie z miejsca, w którym was umieściłem na czas ucisku, byście mieli szczególną ochronę. Nie zróbcie tego błędu, co Uriasz. Nie ucieknijcie, nie dajcie się zwieść, nawet nie patrzcie na to, tak samo jak Ewa i Adam, nawet nie mieli patrzeć na to drzewo. Nawet nie wychodźcie. Bądźcie tam, gdzie jest Bóg. A więc Arbatystyk Dnia Siódmego powinien być to lud, który po, po, po pierwsze wie, gdzie ma, ma być, po drugie jest tam, gdzie ma być. Jest po to, żeby wykonywać wolę bo, bo, Bożą i głosić słowo tym, którzy mogą je jeszcze usłyszeć i mogą podjąć decyzję o tym, czy iść za Bogiem, czy też nie. Ostatecznie nasza wierność wobec tego, gdzie będziemy, będzie wyrazem naszego nawrócenia, naszej wierności wobec wszystkich innych zasad Bożego charakteru. Jeżeli będziemy tam, gdzie chce, chce Bóg, byśmy byli, to będziemy też dowodem na, na to, że jesteśmy Mu wierni i po, posłuszni. Między innymi. I Pan Bóg będzie mógł wykonać swoje dzieło w nas aż do samego końca. A więc nasza to, tożsamość, to kim jesteśmy, nie jest zależna za od tego, kim my sami siebie określamy, ale kim nas określa Bóg. A nasze życie i nasze decyzje, co powinniśmy ro, ro, robić, gdzie przebywać, dokąd iść, nie powinno zależeć od nas, tylko od Boga. Po podjęciu decyzji przez Boga powinniśmy podjąć decyzję my, ale nie, nie, nie odwrotnie. Bo jeśli będzie odwrotnie, to niestety będzie ku naszej zgubie. Módlmy się o to, żeby nam Pan Bóg dał dużo mądrości i żebyśmy zawsze podejmowali właściwe de, decyzje. I z bojaźnią Bożą myśleli o tym, jak wykorzystamy najbliższe 15 mi minut, jutrzejszy dzień, gdzie będziemy, żebyśmy z lekką ręką nie ruszali na może jakieś eskapady, wy wyjazdy, może przeprowadzki do, 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 do różnych miejsc, dopóki nie mamy pe pewności, że jest to wola Boga, dopóty bądźmy ostrożni. Czasami dobrobyt może być bardzo nęcącą ofertą, ale też i niebezpieczną. Niech Bóg nam da w tym dużo mądrości, byśmy mogli dać dobre świadectwo i mogli być zbawieni. Amen.